TV56. Witamy dzisiaj w studio panią Ewelinę Baszczyńską i panią Sarę Sacałę. Pani Ewelina Baszczyńska jest inżynierem spawalnikiem, pani Sara jest architektem. Drogie panie, postanowiłyście wyjechać do Nepalu, wspomóc tamtejszą społeczność w odbudowie. Skąd się ten pomysł wziął? Pomysł wziął się z chęci pomocy Nepalczykom. Pewnie wszyscy słyszeli o kwietniowym trzęsieniu ziemi. Dlatego chcemy właśnie tam pojechać, wykorzystać naszą wiedzę, nasze umiejętności przy odbudowie wioski Dumre. Jest to malutka wioska mieszcząca się 29 km od Katmandu. Dokładnie tak jak Ewelina powiedziała, mamy dwie zdrowe ręce i po prostu chcemy pomóc osobom, które potrzebują właśnie wsparcia i... Wsparcia po prostu dlatego, że po pierwsze odbudowa to nie jest rzecz, którą sobie poradzą sami, natomiast każda osoba, która przyjedzie, wspomoże w jakikolwiek sposób, coś nowego wniesie. Wiem, że ma być odbudowa Domu Polskiego i szkoły w miejscowości Dumre. Czy w tym temacie chcecie uczestniczyć? Tak, jak najbardziej. To znaczy Dom Polski ma powstać od podstaw. Nigdy wcześniej nie było Domu Polskiego we wiosce. Natomiast właśnie mamy też uczestniczyć w odbudowie 16 domów oraz szkoły. Szkoła jest 17 budynkiem. Koszt odbudowy takiego domu to jest około 5 tysięcy dolarów. No to nie jest zbyt dużo, natomiast na te wyższe warunki na pewno sporo. Na czym wasza praca będzie polegała? Bo ile jeszcze panią architekt mogę tutaj w jakiś sposób zrozumieć, że będzie wspomagała, może coś rysowała, jakieś projekty robiła, to jak tutaj będzie pomocą służyła pani inżynier spawalnik? Proszę mi to powiedzieć. Myślę, że tam jest potrzebna każda inżynierska wiedza, każda chęć, każda pomoc i będę starała się wykorzystać swoją wiedzę, którą pozyskałam gdzieś w trakcie studiów i w trakcie pracy zawodowej. Wydaje mi się, że to i tak może pomóc. Proszę mi powiedzieć, czy faktycznie wiecie już, co będziecie dokładnie robiły? Czy będą to jakieś typowe prace fizyczne, czy jakieś prace projektowe? Przede wszystkim, jaki sprzęt zabieracie ze sobą, żeby tam pojechać i coś działać? Liczycie na jakieś miejscowe narzędzia, czy będziecie miały swoje własne? Sprzęt na pewno będzie zapewniony przez Fundację Mała Polska w Nepalu. Dlatego też nie bierzemy niczego ze sobą z Polski. To będą na samym początku, prace będą polegały na określeniu stanu wszystkich domków, ewentualnie rozbiórce, pozyskanie materiałów, które będzie można ponownie użyć. No i dopiero wtedy będziemy wyznaczać jakieś miejsca pod przyszłe właśnie domy, które będziemy wznosić. No i myślę, że my w tym pierwszym etapie początkowym będziemy właśnie uczestniczyć. Proszę mi powiedzieć, Mała Fundacja, czy Fundacja Mała Polska w Nepalu, tak? Tak, tak. Co to dokładnie za organizacja jest? To jest organizacja, która powstała z takiej firmy trekkingowej, która ogólnie jest prowadzona przez małżeństwo polsko-nepalskie. Pewnie Państwo słyszeli o niej chociażby z TVN, Dzień Dobry TVN, z programu Dzień Dobry TVN. Zresztą teraz jest bardzo głośno o małej Polsce w Nepalu. I no tak jak mówiłam wcześniej, jest to fundacja, która została właśnie przez taką grupę trekkingową założona. A dokładnie przez małżeństwo polsko-nepalskie, które przeżyło właśnie trzęsienie ziemi w Nepalu i jest to ich taka osobista misja, żeby właśnie pomóc Nepalczykom i odbudować inną wioskę. Dużo osób należy do tej fundacji? Nie orientuję się, nie powiem panu, jak to wygląda rzeczywiście, a nie chciałabym po prostu podawać fałszywych informacji. A fundacja dopiero co została założona. A czyli na pewno będzie pozyskiwała nowych członków i tak, tak. Jest to jakiś początek działalności. To, co widzimy w tej chwili na tych zdjęciach za nami, to jest ogrom zniszczeń. Widzimy w tej chwili budynek szkoły, który praktycznie jest do zera zniszczony. No, widzimy po prostu tą ogromną biedę. Widzieliśmy przed chwilą również wodę, prawda? Wiem, że był z tym problem z uzdatnianiem wody. Czy jest to w jakiś sposób też brane pod uwagę? Będziecie jakąś instalację robiły, żeby tą wodę w jakiś sposób odzyskiwać i czyścić, żeby była zdatna do picia?
Jeżeli chodzi o wodę, to był pierwszy etap właśnie Fundacji Mała Polska w Nepalu. Zostało ono już zrealizowane. Zbiornik na wodę pitną został już zbudowany, także jak przyjedziemy na miejsce, nie będzie z tym problemu. Woda pitna będzie na miejscu już gotowa. Ten budynek szkoły, który jest w tej chwili, widzimy, totalnie zniszczony. Ile tam dzieci będzie się uczyło w tym budynku? Macie tą wiedzę na dzień dzisiejszy, czy będziecie dopiero pozyskiwać, jak będziecie na miejscu? Będziemy dopiero pozyskiwać, zwłaszcza, że szkoła dopiero będzie projektowana, na samym początku będziemy budować domki, te 16 domków, o których Ewelina wspominała, a w kolejnym etapie będzie właśnie odbudowana szkoła. Z tego, co widzimy, te domki budowane są taką metodą bardzo prostą. Jak to się ma do wiedzy projektowej, którą Pani posiada jako architekt? Będzie Pani projektowała to w ich wydaniu, prawda? Czy nie będzie to kolidowało z Panią etyką, z Pani etyką zawodową? Czyli budujemy porządnie, budujemy według normy, te budynki są trwałe. No, większość tych zniszczeń na tym poziomie, które akurat widzimy tutaj, prawda, wynikają z tego, że to budownictwo jest bardzo proste. Co w tym temacie? Tak, budownictwo jest bardzo proste, zdecydowanie się różni od naszego systemu takiego budowania właśnie domów jednorodzinnych. Jednak musimy pamiętać o tym, że tam panują inne klimaty, inaczej się tam żyje, panują zupełnie inne warunki niż w Polsce. Dlatego to budowanie też wygląda znacznie odmiennie niż to, co widzimy u nas w Polsce na ulicach. Są to budynki dosyć proste, tak? Po prostu będziemy szukać jakiegoś płaskiego terenu, gdzie będziemy można po prostu znieść jakiś domek. I jeżeli chodzi o te projekty domków w Nepalu, to tak naprawdę to nie wygląda tak samo jak w Polsce, że mamy wszystko zaprojektowane od podstaw. Mamy po prostu wytyczne, których musimy się trzymać i musimy wprowadzać zabezpieczenia przed właśnie trzęsieniami ziemi. Na czym to zabezpieczenie przed trzęsieniami ziemi polega? Przede wszystkim na stosowaniu takich elementów wzmacniających na poziomie fundamentów, na poziomie wieńców, nadproży oraz dachu. Też są ograniczenia co do długości murów, do wysokości takiego budynku i tam jest szereg takich właśnie wytycznych, które trzeba po prostu zastosować w danym obiekcie. Czyli jednak ta wiedza się bardzo przyda i z tego, co słyszę, przeniesie Pani tą wiedzę, dlatego że może inaczej się to buduje, bardzo skromnie. Mówię o wysokości, czyli te wymagania co do fundamentów są chyba tutaj takie mniej istotne niż w Polsce, prawda? Natomiast no, na pewno ta wiedza tutaj będzie no, nieco inna, prawda? Może bardziej przy kontrolowaniu, żeby właśnie ten budynek był zgodny z tym, co właśnie jest w opracowaniu zapisane. Pani Ewelino, jako spawalnik, w którym miejscu Pani widzi tą swoją rolę? Czy pomoc taką bezpośrednią, czy jednak wykorzysta ktoś Pani wiedzę, prawda? Będąc spawalnikiem, Pani ma bardzo określony profil, bardzo trudny i można powiedzieć bardzo przydatny w tworzeniu nowych technologii spawalnictwa. Wiem, że Pani pracuje w bardzo dużej firmie, która wykonuje ogromne zlecenia na pół Europy. W związku z tym, jak to wykorzysta Pani tą wiedzę? Nie posiadam tylko wiedzy spawalniczej, posiadam też wiedzę inżynierską. Jak każda osoba, która kończy studia właśnie na Politechnice. I będę chciała wykorzystać właśnie również tą wiedzę, którą pozyskałam przez 5 lat studiów i którą pozyskałam także w pracy, bo to, że jestem spawalnikiem, nie znaczy, że tylko w tej branży się gdzieś obracam. Mam styczność właśnie z różnymi budowami. Mam styczność z różnymi ludźmi i na bieżąco się uczę. Czy to jest pierwszy wyjazd tak daleko w celach pracy? Jako wolontariusze, bo tak musimy to jasno określić, jedziecie jako wolontariat z wiedzą fachową. Tak, to jest mój pierwszy wyjazd. Tak daleko, tak. To jest pierwszy. Czego się obawiacie? Niczego. Myślę, że my mamy na tyle siły i zapału, że będziemy sobie, mam nadzieję, że sobie poradzimy po prostu z każdym. Z każdym problemem. Dokładnie. A tak z ciekawości proszę powiedzieć, jakie warunki zakwaterowania będziecie miały? Jakiś namiot, jakiś budynek? No, wyobrażenie jest takie, że przyjeżdżacie, wszystko jest zburzone, warunki są naprawdę dramatyczne, zresztą widzimy to w tej chwili na tym filmie. Z czym po prostu liczycie się? Z Pani pod namiotem cały czas? Czy nawet pod gołym niebem? Tak właśnie to będzie wyglądać. Będziemy spać w pierwszym etapie przynajmniej. Będziemy spać pod namiotem.
i będziemy mieć dostęp do wody zimnej. Także warunki, jak widać, troszeczkę polowe, aczkolwiek wydaje mi się, że damy sobie radę. Damy sobie radę. Faktycznie warunki polowe. Sądzisz, że te 6 tygodni wytrzymacie? Wytrzymamy zdecydowanie. Tak. Będzie szkoła życia? Będzie, na pewno. Po części tak. Myślę, że my dużo też się nauczymy, będąc tam, w tamtym miejscu. Co chciałybyście przekazać? Szukacie wsparcia, rozumiem, na ten wyjazd. Czy w związku z tym chciałybyście się tą drogą zwrócić do oglądających, być może sponsorów, być może osoby indywidualne, które by was wsparły w tym? Tak, szukamy wsparcia z tego względu, że koszta podróży, koszta pobytu na miejscu musimy pokryć same. No i niestety są to ogromne koszta, często no, przewyższające nasze wynagrodzenia miesięczne. I z tego względu mam ogromną prośbę do was, do wszystkich, którzy nas oglądają, o chociażby takie minimalne wsparcie finansowe, bo naprawdę zależy nam, żeby odbyć tą podróż i żeby efekty z tego były takie, jak panie zamierzacie. Czy jest jakieś konto, na które należy wpłacić te pieniądze, czy ktoś się musi z wami bezpośrednio porozumieć, czy możecie tą drogą przekazać, my to umieścimy w postaci informacji, na jakie konto należy wpłacić, jeżeli będzie, czy to jest konto fundacji, czy... To znaczy, na fundację z tych wpłat od państwa będziemy chciały przeznaczyć, niezależnie od tego naprawdę, jaka to będzie kwota i czy uda nam się potrzebne pieniądze zebrać, będziemy chciały przeznaczyć przynajmniej 10%. Jeżeli oczywiście te wpłaty będą wyższe niż to, co potrzebujemy, będziemy chciały całą resztę przeznaczyć na konto fundacji. I dlatego prosiłybyśmy się zwracać do nas może bezpośrednio na maila. My wtedy nasze konto, bo to jest nasze prywatne konto, udostępnimy. I będzie można po prostu wpłacać pieniążki. No i tak jak mówiłam, reszta po prostu będzie przeznaczona pieniędzy na konto fundacji. Dostaliśmy piękny film od pana Sławomira Matczaka, który był na miejscu i relacjonował zaraz po tym tragicznym wydarzeniu. Mamy ten film, który naprawdę pokazuje dramat i tragedię, szczególnie w tym miejscu, w którym wyjedziecie, także za chwilę go państwu pokażemy. Natomiast no, chcieliśmy podziękować za możliwość emisji tego filmu. Jest bardzo wzruszający, pokazuje naprawdę ogrom tych zniszczeń. A wam życzę, aby w tym trudzie, bo jadąc do obcego państwa odległego, z możliwością spania pod gołym niebem, ciężko pracując, prawda, gdzie również narażeni jesteście, wiem, że odbywaliście specjalne szczepienia, żeby można tam było w ogóle pojechać, żeby ten wyjazd z pożytkiem dla wszystkich na miejscu był przede wszystkim zachętą dla dalszej pomocy od innych. Także życzę wam, żebyście pojechały, dojechały i szczęśliwie wróciły z powrotem z nowym doświadczeniem życiowym. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy bardzo. A ja jeszcze może na końcu chciałam wszystkich zachęcić do wspomagania Fundacji Mała Polska w Nepalu, bo naprawdę chcielibyśmy odbudować całą wioskę i mamy nadzieję, że się uda Fundacji tego dokonać. Zobaczą państwo na filmie naprawdę ogrom zniszczeń i sądzę, że wzruszający film, po którym na pewno jakieś wsparcie pani będziecie miały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny zniszczony dom. My name is Susan Pandey and I have a dream, also I have an idea to create a little Poland in Nepal, Mała Polska w Nepalu. It's right there, over there. It's about 16-17 houses are there. Tragiczne dla Nepalu trzęsienie ziemi w kwietniu 2015 roku nie tylko zniszczyło domy w Katmandu. O Katmandu się dużo mówi, Katmandu się pokazuje, ale najgorsza sytuacja jest na wsi. Tam
bardzo ciężko dojechać samochodem, nawet samochodem terenowym. Pogłębię ten problem także panujący monsun i ulewne deszcze, które niszczą drogi, powodują lawiny błotne i dojazd do niektórych miejscowości jest praktycznie niemożliwy. Trzeba pójść piechotą. So here we finish road. Now we will walk about 2-2.5 kilometer downhill by off-road. So let's go. Dochodzimy do wsi Dumbre. Już przed wsią witają nas pierwsze ruiny. To jest dom, który został zniszczony podczas tego trzęsienia ziemi. Zaraz obok dom sąsiadów. Typowy nepalski dom na wsi. Wydawałoby się, że jest tutaj wszystko w porządku, że nic się złego nie stało, że można mieszkać, ale jak przypatrzymy się bliżej, w tym domu już nie można mieszkać. Byliśmy wtedy w kuchni, właśnie przygotowywaliśmy się do jedzenia ryżu, nakładaliśmy go na talerze, gdy nagle poczułem, że wszystko się trzęsie. Z początku nie wiedziałem, co to jest, ale po chwili zrozumieliśmy, że to trzęsienie ziemi. Zobaczyliśmy w dali biegających ludzi po wsi, wznosiły się tumany kurzu. To wszystko wyglądało, jakby wieś była zbombardowana. Why Little Poland in Dumbre? There are lots of staffs who work in exploring Nepal for Polish people, mostly guide porters. They are from Dumbre and they know Polish words. And lots of Polish people also, they have been visit Dumbre in the past. So I was thinking for our guides and porters to make them closer with their friends, to make them closer with this Little Poland. Kiedy było pierwsze trzęsienie ziemi, byłem chory, leżałem w domu, odpoczywałem. Nagle zatrzęsła się ziemia, wybiegłem z domu wraz z rodziną, ale wtedy nic nam się nie stało. Kiedy zatrzęsło się po raz drugi, nasz dom został kompletnie zniszczony. Jak zatrzęsła się ziemia, natychmiast pomyślałem o dzieciach, czy są bezpieczne. Ja byłam w domu, pomimo strachu sprawdziłam, czy nikogo nie ma w środku. Potem wybiegłam na dwór. Tam już były moje dzieci, a wtedy pomyślałam o ratowaniu naszych zwierząt. Pora monsunowa to obfite opady deszczu. Trzeba się przed tym deszczem gdzieś chronić. Trzęsienie ziemi spowodowało, że ludzie stracili dach nad głową. W związku z tym teraz chronią się tam, gdzie chroniło się wcześniej bydło. Tak mniej więcej żyje ten człowiek, który siedzi za mną. To najbardziej zniszczony dom. Tu mieszkała kilkuosobowa rodzina. I to będzie pierwszy dom, który będziemy odbudowywać. Gotowałam obiad dla dzieci. Męża nie było w domu. Nagle poczułam jakby silny wiatr. Nasz dom zachwiał się. Chwyciłam dzieci i wybiegłam przed dom. W tym momencie rozległ się potężny huk. Wokoło było pełno kurzu. I zobaczyłam, jak nasz dom rozpada się na kawałki. Byłem wtedy niedaleko domu, natychmiast pobiegłem ratować moją rodzinę. Nie wiem, ile czasu to trwało, ile czasu biegłem, ale strasznie się o nich bałem. Gdy dobiegłem do domu, zobaczyłem żony i chłopców w tumanie kurzu. Wtedy zobaczyłem, że nie mam już domu. Ale poczułem ulgę, że nikomu nic się nie stało. Rok temu mieszkałem w tym domu u gościnnych gospodarzy. Teraz już bym nie zamieszkał, bo ten dom grozi zawaleniem, a w prowizorycznym domku nie ma miejsca. Dlatego coraz bardziej jestem przekonany i mam coraz więcej energii, żeby pomagać tym ludziom. Żeby pomagać im za ich gościnność, za ich uśmiech, za ich naukę dla nas, że wszystko toczy się powoli. I prędzej czy później odbudują swoje domy,
prędzej czy później będą znów godnie, spokojnie, bezpiecznie żyć. We were living this house, and after the earthquake, I will prepare this new temporary house, and now we live here. Każdy zniszczony budynek oglądała specjalna rządowa komisja i taki napis na budynku oznacza, że ten dom nie nadaje się do zamieszkania. W tym budynku nie wolno przebywać. Ten budynek grozi zawaleniem. And this is a school in Dumry, which we are supposed to build in Little Poland. So this is crash after the earthquake, and we are looking for material to build, like cement, metals, bricks, everything, and we will start it maybe after monsoon. We are waiting also for time to come to build for good season. To jest klasa. Tutaj uczą się tymczasowo uczniowie w tych klasach prowizorycznych z blachy falistej. Tutaj było słychać śmiech, gwar, biegały dzieci. Teraz jest przejmująca cisza. Jednym z największych problemów mieszkańców wsi Dumry jest brak wody. Trzęsienie ziemi zniszczyło źródła. Teraz inwestycją podstawową, pierwszą, jest budowa nowego zbiornika na wodę. We collect from here. This is direct, comes from the spring water, and later we are going to put pipe over there, and we will take this to the other one. It's in the similar size to other one down there. It's about 130 meters down. From here we collect water and we just take it to the 7,000 liter tanky down there, which is in Dumry. Zbudowano 3 studnie. Jesteśmy przy trzeciej studni dzięki pomocy Polaków. 3 studnie są połączone małym wodociągiem, którym płynie źródlana woda. Stąd, z trzeciej studni, woda idzie tym wodociągiem do wsi Dumry, do wielkiego zbiornika, gdzie jest 7000 litrów czystej, świeżej, dobrej do picia wody. Jeszcze mamy kilkanaście dni pracy, by dokończyć zbiornik. Teraz musimy wszystko w środku uszczelnić i wygładzić, by źródlana woda nie była zabrudzona. A niedługo podłączymy rurę i wypełnimy zbiornik po brzegi. Stąd popłynie do naszych domów. Hello Polska! Hello Polska! W zeszłym roku byłem we wsi Dumry. To była piękna wieś. Mówię z naciskiem na była. Ta wieś nadal istnieje. Istnieją ludzie, którzy cały czas tu mieszkają, no bo dokąd mają pójść? Tym ludziom trzeba pomóc. Oni sami wyjdą z tych kłopotów, ale miną lata, nim wrócą do tego, co było rok temu. Im trzeba pomóc, bo nazwa Mała Polska w Nepalu zobowiązuje. Nam kiedyś też pomagano. Najwyższa pora, żebyśmy się zrewanżowali. Bye, bye, bye.